Jak już dostarczymy te rzeczy do recyklingu, to wywieziemy śmieci na wysypisko i dzisiejsze zadania będą wykonane. Oddzieliliśmy już rzeczy do recyklingu od śmieci, więc to nie powinno nam zająć zbyt wiele czasu. Cześć, Karolku! Tomku, Piotrusiu, witajcie! Przywieźliśmy trochę rzeczy do recyklingu. O, to wspaniale, ale recykling nie jest taki prosty. Najpierw trzeba wszystko rozdzielić. Przecież wiemy! O tak, oddzieliliśmy już rzeczy do recyklingu od śmieci. Oddzieliliście śmieci. Ale nie posegregowaliście rzeczy, które można przetworzyć. Istnieje mnóstwo różnych rzeczy, które nadają się do recyklingu. Żeby to zrobić prawidłowo, trzeba je najpierw posegregować. Na papier, plastik i metal mamy oddzielne pojemniki. O! Więc po oddzieleniu śmieci od rzeczy do recyklingu, trzeba jeszcze te rzeczy do recyklingu posegregować. Dokładnie tak. A zatem, puszka aluminiowa, do którego pojemnika ją wrzucimy? Na metal! A do którego pojemnika powinna trafić ta gazeta? Na papier! Dobra odpowiedź! A co z tą butelką? To plastik! Chyba już wiecie, na czym to polega. Posegregujemy resztę tych rzeczy do recyklingu? Tak! Zróbmy to! Metal! Plastik! Papier! Karolku, dziękujemy ci, że nauczyłeś nas, jak segregować rzeczy do recyklingu. Cała przyjemność po mojej stronie. Dalej, Piotrusiu! Zawieźmy teraz resztę śmieci na wysypisko.